Merci za granicą, ale to było... Palmy fake. Jakie mocne... Jaki to jest niesamowite auto do flików. Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Jako, że zostało mi 5 spotkań do odebrania rangi na jedynkach, pomyślałem, że dzisiaj zrobimy coś ciekawego. Przynajmniej mam nadzieję, że to będzie dla was ciekawe. Otóż zagramy sobie te pozostałe 5 spotkań losowymi samochodami. Dlatego ja wejdę tutaj już w garaż, utwórz nowy profil, modyfikowanie samochodu i zagram w każdym meczu o matko. Autami podobnymi do tego czegoś. W ogóle to przynajmniej u mnie strasznie zlagowane jest teraz losowanie samochodów. Nie wiem, od czego to tutaj zależy, ale chyba to przez to, że kiedyś tutaj się losowało. Była taka kostka i nie musiało tych wszystkich przedmiotów przestawiać, ale nie wiem. W każdym razie tym czymś gramy pierwsze spotkanie. O nie! Nie! Wy tego tak nie słyszycie, ale poza tym jak to auto wygląda, to jaki ono ma beznadziejny silnik. No, generalnie to chyba Merci za granicą lubił robić od czasu do czasu. O matko, jaki beznadziejny dźwięk silnika. Merci za granicą, ale to było kozackie, ale go wywaliliśmy. Dobra, bo nie skończę tego, że Merci za granicą z zagranicznych youtuberów czasami lubił robić właśnie coś takiego, że sobie grał losowymi samochodami. Dzisiaj też spróbuję, ale ten dźwięk silnika to jest oburzający. Cieszcie się, że aż tak głośno go zapewnie nie słyszycie. O matko, jest masakra. Dobra, nie będę narzekał. Nie, no dobra, tracimy pierwszą bramkę. Okej, okay, generalnie przeciwnik pewnie myśli, że nas walnęło już do końca, że gramy czymś takim, ale... Straćmy drugą bramkę w taki prosty sposób. Nie, nie po wznowieniu, nie po wznowieniu. 3-0 po wznowieniach. Kurde, nie możemy tanio skóry sprzedać. Dobra, teraz my strzelimy po wznowieniu, także typowe jedynki tutaj. Wywalamy go, zbieramy przyspieszenie. Nie wiem co tutaj zrobić, więc sobie od tak stanę. On nie będzie się spodziewał, że nie będziemy tego przybijali, dlatego ja tak właśnie zrobię. Strzał? Ajajaj, jakby to w bramę poszło. Nie! Dobra, nie trafił. Dobra, trafił jednak. A, 5-1. Nie wyczuto to mam, chociaż to akurat nie zależy, to auto... I to leci perfekcyjnie w okienku. Nie, no dobra, ten mecz to już jest nie do odratowania, ale my się nie poddajemy. Dobra, pora wylosować coś nowego. Mam nadzieję, jedyne moje marzenie to, żeby nie brzmiało tragicznie. Dobra, nie wiem, strasznie się to wolno i długo losuje, ale takie coś mamy. Będziemy tutaj nagrywali naszą perspektywę, także z pierwszej kamery meczek. Ej, ta kamerka działa faktycznie, zmieniają się obrazki. Czy tam aparat. Dobra, przeciwnik numer 2. Definitywnie nie jest to najlepiej wyglądające auto. Ej, na kamerce tutaj w trakcie meczu też się zmieniają obrazki, ale śmiesznie. Także taki pozytywna rzecz, której bym chyba w życiu nie wiedział, gdyby nie ten odcinek. Dobra, strzelamy gola, jest szansa na wygraną. Jak widzicie, nokautujemy przeciwnika, auto sprzyja. Powinienem wam ten z replaya nagrać meczyk i puścić z kamery pierwszoosobowej, a teraz nie trafiłem w kontroler. Mocny flik? Nie, no to auto ma mocne fliki. Nie mam pojęcia, jak się nazywa nawet. Wygląda beznadziejnie, ale fliczka zrobiło. Oj, kick-off wygrany? To może być jakieś OP auto. Gdy... Chyba coś mi się kojarzy, że Artemis się nazywa, chociaż pewnie nie. Dobra, ładny fake. Jakie mocne mega fliki to auto, ja je chyba będę mainował. Tutaj mój błąd, że wyskoczyłem jako głupek. Ale serio, to auto ma jakieś potężne fliki. Nie! 3-3. Okej, okay, teraz już zróbmy zwykłego fake'a, a nie jakiś podskok. Po nietrafieniu w nic. Nie będę uderzał od razu. Bo tym autem mamy najlepsze fliki w grze. I naprawdę, to auto jest wyśmienite. Okej, okay, bronimy. Ej, naprawdę, to auto nie jest złe. Może spróbuję sobie nawet nim pograć rankedy potem normalnie. Tylko oczywiście nie tak wyglądającym. I w trakcie tej opowieści tracimy gola. Nie udało się go zniszczyć. Dobra, co on będzie chciał zrobić? Uderzy. Wysoki, za wysoki flik. Cofniemy się, żeby być za nim. Pozwólmy mu uderzyć. I szybki kontratak? Nie, nie zdążymy. Ajola. Ale gol!
upośledzenie level 1000. Chociaż to przynajmniej sfejkowane trochę było. Myślałem o Mastim, ale to auto to by pewnie w kosmos wywaliło piłkę. Dobra. Okej, okay, daliśmy mu za friko piłę i tracimy bramę. Tak, tracimy bramę. Strasznie źle się zachowałem. Dobra, wznowienie. Wznowienia to mam każdym samochodem beznadziejne. Dlatego trzeba sobie radzić fake kickoffami. Dobra. Tym autem to trzeba na fliki chodzić. Jaki to jest niesamowite auto do flików, naprawdę. Ale grę przycięło. No nie, no i tracimy gola. Dobra, to ma potencjał. Fejkujemy, że będziemy skakać. Dlatego to auto jest tak długie, że jeszcze piłkę odbiłem. No i nie trafię też w piłkę. Masakra. Jest potencjał w tej akcji. Może zginie? Tak, zginął i będzie brameczka. Easy, nadrabiamy. Kick off goal, dokładnie. I pęk! Prosto w bramę. Nie! Kurde, nie mam wyczytego. Jednak trzeba do pinczów też czuć auto mocno. Konkretnie. Zniszczony, zrasowany jak pajac. Ale fajnie się gra jak Tuchet czasami. Tak się nie spodziewają ludzie, że coś takiego się odwali. No dobra, trzeba to przeżyć jakoś. Także randomowy challenge na pełnej. Strzał do bramki. To auto, tutaj generalnie jak traciłem bramki, to z mojej winy. Nie przez to, że nawet nie wyczute był samochód czy coś takiego. Ale naprawdę pozytywnie mnie zaskoczyło. Artemis, to nawet chyba jakoś nazwę kojarzyłem, ale dodam je sobie do ulubionych. Dodam je do ulubionych, no i potem przetestuję, prawdę mówiąc. A teraz losujemy kolejny samochód. Okej, Diestro, zdążyło już wczytać. Dobra, mecz numer 3 w przeciwnej drużynie Venina. Zobaczymy. Jest to chyba najnormalniej wyglądający samochód do tej pory. Ale czy będzie lepsze od tego przed chwilą, prawdę mówiąc? Wątpię, bo to... O kurde, co ja robię? Okej, udało nam się to jakoś jeszcze uderzyć. Stracimy bramkę. Nie wiem, strasznie dziwnie to zrobiłem. O, wznowienie wygrane. Uderzę w ten sposób. Powinienem z tego zdobyć gola tak naprawdę, także już znowu zawaliłem. Aczkolwiek nie ma tragedii, no. Uniknęliśmy gościa. Sobie zagramy w ten sposób. To nie powinno być zagrożeniem. Dobra, zniszczony. Teraz już nie będę leciał na ściankę jak pajac pod klipy. Ale ładnie nas sprejumpował. Okay. Próba air dribble bumpa. Ale nieudana, jak widzimy. No to musi być gol. Liczek w okienko, udało się. O, i wybuch za chyba platynę do boosta pojechać, ale to jest też nie takie złe auto, prawdę mówiąc. Strzelamy bramkę na 2 do 1. Na razie nie jest źle i na razie jest to nawet przyzwoite autko. W sumie wszystkie autka w tym odcinku są przyzwoite. To pierwsze to naprawdę ten dźwięk, wy tak go nie słyszeliście, ale był tak tragicznie rozpraszający i tak tragicznie bolący w uszy. W sumie jakby trafił, to raczej byśmy to obronili, chyba żeby to jakoś nas powoli zrobił. Aj, mój błąd. Powinniśmy to skontrować. Dokładnie, proszę wejść w bramę. Ale fart, że on już się nie wracał, licząc, że nie spudłujemy na pustą. Uff, jeszcze to się tak idealnie odbiło do nas w zasadzie. Spróbujemy polecieć na air dribble bumpa może. Albo nawet nie, po prostu air dribble. Nie spodziewał się, że wyskoczymy, więc został za plecami. Ciekawe jak też samochód, który używamy, wpływa na postawę przeciwnika. Tutaj widzimy, że się poddał. Ale ciekawe, czy na przykład myśli sobie, że albo nam nie zależy, albo mamy wyższą rangę, albo się tak jakoś jeszcze dodatkowo skupia, że gra na kogoś, kto pajacuje. W każdym razie było to solidne autko, fajnie się nim grało, a teraz losujemy kolejną brykę. O tak, to jest chyba Maverick, zaraz się to potwierdzi. Tak, Maverick G1, ten taki zwykły, nie, ten taki pośredni, bo kiedyś były po 3 auta jednego typu w karnecie. Wygląda jakoś nawet normalnie. Przedostatnie spotkanie, słyszę jakieś, nie wiem, jakby mi lodówka się psuła, ale naprawdę ładne jest to auto, ale boost. O kurde, ładujemy orbitę, którą wystrzelimy w kosmos.
może się nie będzie spodziewał, albo dobra, to nie wejdzie zdecydowanie. Nie jest to złe auto z tego, co mi się wydaje. Na pewno jest ładne. Dostaliśmy bumpa na start. Dobra. Znowu próba air dribble bump. Tutaj ładnie za nami poleciał. Tak, no naprawdę ładnie się zachował. Ale w tym momencie już nie i zdobywamy brankę. O, wznowienie wygrane. O, ale on szybko challenge'ował. Myślę, że da nam więcej czasu i będzie chciał się przygotować na naszego flika. A on od razu, na pełnej w sumie... Kurde, teraz tyłek boli, bo jakbym od razu kopnął, to by był gol. Ale kto by pomyślał? Gra mind game'u. On nam oddał? Kurde, mogłem się spodziewać, ale... O, wygrywamy wznowienie. Tutaj znowu strasznie dekoncentruje ten boost. Proszę? Ale ciekawy gol w sumie. Taki niespodziewany moim zdaniem. Dobra, zniszczmy go doskonale. Szybko w stronę bramki i... To wejdzie? Oczywiście, że nie wejdzie. Dlatego zniszczmy go jeszcze raz. Będziemy mieli kolejną szansę, żeby go unicestwić. Albo dać się unicestwić. Jak najgorszy gracz na świecie. Uff, udało się prejumpować. Byliśmy pod katastroficznym kątem. I nie obronimy tego. Powinienem go wcześniej challenge'ować, jak już wiedziałem, że nie zrobi flika. Ale żyjemy. Okej. Okay. Mocne uderzenie, 3-3. Nie idzie źle. O, pięknie, pod nim, doskonale. Tak jak było w planach. Okej, okay, kolejne wznowienie wygrane. O, to jest zadziwiające w ogóle. Częściej wygrywam niż swoim głównym samochodem. Czyli Fenekiem, jakby ktoś pytał. I 5-3. Kolejny raz się jakoś dziwnie odbiliśmy od niego. A dobra, jolo. Dla widzów lot. I prawie się zakończył bramką bezpośrednią. Bo chyba się zakończy bramką. Tak jest. Opłacało się zaryzykować czy tam stuheadować. Zależy nam na wygranej. Mocne uderzenie, które zakończy w siatce. Albo nie, bo się poddał po raz kolejny. Dobra, to był kolejny samochód, którym nie grało się źle. Losujemy naszego finalistę. Breakout R. Chyba tak się to nazywa. Tak, Breakout Type S. Ale mniej więcej kojarzyłem. To jest, myślę, że bardzo fajny samochód. No i dobra, nasz ostatni przeciwnik. Gramy tak jakby... Mi się to auto kojarzy z Ferrari. Dobra, już widzę, co jest w nim nie tak. Ten boost. Okej, dobra, udało się to jakoś wybić. Teraz jeszcze kontra. O, bump, tak jest, zebraliśmy przyspieszenie. On do tego będzie skakał, a ja zrobiłem to tak wolno, że jeszcze mu to podziałało. Mimo, że wiedziałem, co zrobi. I zdobywamy gola, czy zdąży jeszcze obronić? Zdobywamy gola. Żyjemy, panikujemy. Dobra, powinienem go szybciej zraszować, daliśmy mu mega dużo czasu, więc sobie podskoczył z piłką i chciał nas zbumpować. Okej, okay, freestyle redek. O, strzelamy gola. W zasadzie nawet nie zrobiłem flipa. Dobra. Strasznie drewnianie to zrobiłem i stracimy bramkę. Nie będzie się spodziewał, dokładnie. Idealnie w bramkę. Nawet nie trzeba dobijać. Damy radę to jeszcze obronić. Udało się. Teraz może być ciężej, bo nie mamy zupełnie przyspieszenia. Ale jakoś się udało znowu. O tak, to jest to, bronimy się na pełnej. Jeszcze kontratak, proszę. Dokładnie. Nie, nie zdemowałem go. O nie, ja pierdzielę i samobój. Dobra. Proszę, nie wejdź. No i wchodzi. Nie chciałem skakać, bo wtedy czas by się skończył. Dobra, ale i tak nie wyszło źle. Jesteśmy na plus. 3 mecze wygrane, 2 przegrane. Tymi śmiesznymi autkami. Zobaczymy, jak dostaniemy rangę. Chociaż czy to ma takie znaczenie? Ważne, że potestowaliśmy autka. Tak naprawdę to się bardzo dobrze bawiłem, grając z tymi śmiesznymi samochodami. Nie były takie złe, mimo że się znacząco różniły od tego, czym zwykle pogrywam. Dostaliśmy rangę Grand Champion 2 Dywizja 2. Generalnie pozytywnie oceniam te placementy. Nie wiem, jak wam się podobały. Nie wiem, jak wam się podobał odcinek. Ja się dobrze bawiłem. Dobra, powracamy do mojego ulubionego Feneka. Ja was na zakończenie jeszcze zaproszę do zostawienia subskrypcji, jeżeli wam się podobał odcinek lub lubicie oglądać Rocketa. I chyba nie będę przedłużał. Hello.